Znalezienie odpowiedniego jedzenia, gdy masz cukrzycę, nie musi być trudne. Aby zawęzić ilość produktów w menu, Twoim głównym celem powinno być kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Ważne jest również spożywanie pokarmów, które zapobiegają powikłaniom cukrzycy, takim jak chociażby choroby serca. Musisz mieć świadomość tego, że Twoja dieta może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu cukrzycy i zarządzaniu nią. Oto warzywa, które zdecydowanie warto włączyć do swojej diety. Numer 1. Fasola. Fasola jest przystępna cenowo, pożywna i super zdrowa. To roślina strączkowa bogata w witaminy z grupy B, korzystne minerały, takie jak wapń, potas i magnez oraz błonnik. Ma ona również bardzo niski indeks glikemiczny, co jest ważne w zarządzaniu poziomem cukru we krwi. Fasola może również pomóc w zapobieganiu cukrzycy. W badaniu z udziałem ponad 3000 uczestników z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, ci, którzy spożywali większe ilości roślin strączkowych, mieli zmniejszoną szansę zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Numer 2. Brokuły. Brokuły to jedno z najbardziej odżywczych warzyw. Pół szklanki ugotowanych brokułów zawiera tylko 27 kalorii i 3 gramy węglowodanów, a także ważne składniki odżywcze, takie jak chociażby witamina C i magnez. Brokuły mogą również pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Jedno z badań wykazało, że spożywanie kiełków brokułów doprowadziło do obniżenia poziomu glukozy we krwi u osób z cukrzycą. To obniżenie poziomu glukozy we krwi jest prawdopodobnie spowodowane sulforafanem, czyli substancją chemiczną w warzywach kapustnych, takich jak brokuły i kiełki. Numer 3. Czosnek. Ze względu na swój niewielki rozmiar i niską kaloryczność, czosnek jest niezwykle pożywny. Jeden ząbek, czyli 3 gramy surowego czosnku, ma tylko około 4 kalorii i zawiera mangan, witaminę B6, witaminę C, selen i błonnik. Badania wskazują, że przyczynia się on do poprawy zarządzania poziomem glukozy we krwi i może pomóc w regulacji poziomu cholesterolu. Badania wskazują również, że czosnek może obniżyć ciśnienie krwi i regulować poziom cholesterolu. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy spożywać 1-2 ząbki czosnku dziennie. Numer 4. Dynia. Dynia ma wiele odmian i jest jednym z najzdrowszych warzyw. Jest gęsta, sycąca, ma mało kalorii i niski indeks glikemiczny. Jak większość warzyw, dynia zawiera korzystne przeciwutleniacze. Ma również mniej cukru niż słodkie ziemniaki, co czyni ją świetną alternatywą. Badania pokazują, że polisacharydy zawarte w dyni poprawiły tolerancję insuliny i obniżyły poziom glukozy w surowicy u szczurów. Chociaż jest bardzo mało badań na ludziach, małe badanie z ich udziałem wykazało, że dynia szybko i skutecznie obniża wysoki poziom glukozy we krwi u osób z cukrzycą, które były w stanie krytycznym. Co jeszcze warto włączyć do swojej diety? Numer 5. Nasiona lnu. Znany również jako zwykły len lub siemię lniane, nasiona lnu mają wysoką zawartość korzystnych dla serca tłuszczów omega-3, błonnika i innych unikalnych związków roślinnych. Część ich nierozpuszczalnego błonnika składa się z lignanów, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca i poprawić zarządzanie poziomem cukru we krwi. Przegląd analizujący 25 randomizowanych badań klinicznych wykazał istotny związek między suplementacją nasionami lnu a obniżeniem poziomu glukozy we krwi. Nasiona lnu mogą również pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Jakie jeszcze jedzenie Twoim zdaniem jest dobre dla osób chorych na cukrzycę? Koniecznie daj znać w komentarzu. Pomożesz dzięki temu innym oglądającym. Dziękuję i pozdrawiam.